bojownik tutaj widzę z gubikami sobie pływa i to tak, no może tak być, bojownik? Może być. Głównie chodzi o to, że bojownik generalnie nie jest agresywny w stosunku do ryb innego gatunku. Najważniejsze, żeby nie trzymać dwóch samców razem. Ponadto samce, które są wysokie, jeśli chodzi o klasę samej ryby, czyli to są głównie halfmoony, mają dość duże płetwy w stosunku do ciała i ciężko jest im się trochę poruszać. To nie są ryby zwinne, dlatego większość ryb jest w stanie uciec bojownikowi i tak naprawdę nie stanowi on zagrożenia. Troszkę agresja bojownika może też wynikać w momencie, gdy on podchodzi do tarła bądź przygotowuje się do tarła, wtedy może inne ryby odganiać, ale to jest tak naprawdę cecha wszystkich ryb, które podchodzą do rozmnażania. Co tutaj w kolejnym baniaku widzimy? Też jest jeden bojownik i razbory galaksy, jeśli chodzi o faunę. Natomiast flora to są rośliny raczej proste. No może poza trawnikiem, który już troszkę więcej wymaga, głównie jeśli chodzi o oświetlenie. Bardzo ładne ryby, razbora galaksy, typowo stadna ryba. Bardzo często uważa się, że jest to ryba płochliwa i z tym się zgodzę, natomiast płochliwość tej ryby wynika głównie z faktu, że jest jej mało w akwarium, tak? Jeżeli jest w większej ilości w stosunku do litrażu, ona bardzo chętnie wtedy wychodzi, pokazuje się z jak najlepszej strony, a ponieważ jest to fajna, widowiskowa ryba, to może być też jako główny składnik tego akwarium i pierwszoplanowa postać. Cześć, Marcin Jamar z tej strony, Kieleckie Forum Akwarystyczne. Zapraszamy do oglądania naszej wystawy. Prezentujemy dzisiaj akwarium roślinne, tak jak zwykle holenderskiego typu i dyskowce oraz krewetki. Przed nami najmłodszy uczestnik wystawy, tutaj proszę się przedstawić. I z czym do nas przyjechałeś? Nazywam się Jakub Klimaszewski i przyjechałem z moimi księżniczkami, jak widać, i myślę, że się będzie wszystkim podobać. Od kiedy zaraziłeś się pasją akwarystyczną? Od kiedy skończyłem 4 lata, jak tata mnie pierwszy raz zabrał na ryby.
Proszę powiedzieć kilka słów o firmie, z czym panie do nas przyjechały. Nasza firma mieści się w Krakowie. Produkujemy produkty ceramiczne ozdobne do akwariów, zarówno akwaria morskie, artykuły dekoracyjne do akwariów morskich, lampy. To jest handmade. Wszystko to jest naturalna ceramika. Naturalna glina wypalana w temperaturze do 1200 stopni. Jest w dwóch wersjach kolorystycznej, jasnej i ciemnej. Ze względu na to, że to jest wytwarzane ręcznie, każdy wzór jest jedyny niepowtarzalny. I to jest bezpieczne dla żyjątek? Tak, tak, tak. Jest zupełnie obojętny dla wody, dla zwierzątek żyjących w akwarium. Dobrze, to tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam, Aleksander Stefaniak, pochodzę z Lublina, przyjechałem tutaj z hodowlą zbrojników. Od kiedy pan zaczął przygodę z akwarystyką? 35 lat temu. Szmal czasu, nie znudziło się panu? Nie, to jest jak choroba. Raz pan się zarazi i to trwa. Do tej pory jak najbardziej sprawia mi to radochę. Jakie pan tutaj zwierzątka hoduje? Przyjechałem z hodowlą zbrojników i pokazać jak największą ilość gatunków zbrojników dla potencjalnego hodowcy, który interesuje się tym tematem. No mówię, to jest akurat mój konik w akwarystyce i tym staram się zarażać ludzi na co dzień, żeby mieli to co ja. Jestem znany z tego, że rozmnażam najrzadszego w Polsce L46. Czyli zebrę i ta hodowla jest dosyć znana. To zapraszam do oglądania wszystkich filmów, gdzie pokazuję jak rozmnażać i jak hodować się zbrojniki na Facebooku Gruba Ryba. Kornel Snachowski. Z czym pan tutaj do nas przyjechał i od kiedy pan w ogóle zaczął hodować, tutaj widzę, malawi, tak? To są ryby z jeziora Tanganyika. Tymi rybami zaraził mnie ojciec. Ojciec hoduje te rybki już od ponad 40 lat. Także jest dosyć znany w świecie akwarystyki. To jest największe pana akwarium? To jest akurat akwarium wystawowe, które dostarczył tutaj organizator. W swojej hodowli mam około 15 tysięcy litrów. I gdzie pan takie duże trzyma? W piwnicy, w domu rodzinnym. Józef Snachowski, Kielce. Przyjechaliśmy ze swoją Tanganyką, którą po prostu no, pieścimy przynajmniej od 20 lat. Muszę powiedzieć, że no już nawet pamięcią nie sięgam, jak to jest dawno. Zaczęło się to w takim pięknym zakładzie, który tam już nie, praktycznie chyba już nie funkcjonuje. Był to Hemar i wtedy dostałem w spadku po koledze, który odchodził z pracy, akwarium, które zresztą przeciekało, więc nie były to jeszcze akwaria klejone, były to akwaria w ramach. No i po prostu tam nie było problemu, bo chciałem to pokleić epidianem. Mieliśmy to jak gdyby w zasięgu jako pracy zawodowej. No i po prostu zacząłem kleić, to przeciekało. To przeciekało na złączach. Od tego momentu, no ale w końcu udało się. I po prostu powstało moje pierwsze akwarium, również i w domu. Taki przyjaciel, który pracował na wydziale, więc po prostu wtedy mieliśmy możliwość zrobienia z kątowników zgiętych ze stali kwasoodpornej. Więc zrobiłem dwa akwaria, jedno no, obok drugiego. Natomiast właśnie pan, który akurat tam mi spawał to, też hodował rybki i mówi mi tak, panie inżynierze, trzeba zrobić, ale jedno nad drugim, a nie obok, bo po prostu zabraknie pan. No i to jest święta rzecz. I tak to się zaczęła przygoda, a więc myślę, że co najmniej 40 lat temu.
Tanganika to jest jedno z jezior afrykańskich. No tak obrazowo to można powiedzieć, jaka to jest ta Tanganika. A więc obrazowo 700 ponad kilometrów. A więc jeżeli tak byśmy przyłożyli na mapie Polski, to jest tak jeszcze dłuższe niż u nas z południa na północ. To jest piękne jezioro, dosyć głębokie i tam przeróżne są stworzenia, nie tylko ryby, ale i te stworzenia o pięknym jakichś zwyczajach, bo no, tam są rybki, które i inkubują mikre w pyszczkach, rybki, które składają w jakichś tam skałkach skalnych. No i po prostu no, przeróżne tam są te rybki na różnych głębokościach, a więc nawet jak teraz sprowadzamy to do Polski, bo bardzo dużo mamy bezpośrednio tam odłowionych przez państwa, sprowadzonych przez państwa Mierzeński z Krakowa, który tu akurat widać, są też przedstawicielem, jedynym rozprowadzającym pokarmy Nutrzefut, a więc przez nich sprowadzane są rybki i na różnych głębokościach, a więc te, które tak bardzo głęboko, więc kłopot jest, żeby je wydostać, a więc ta dekompresja tak zwana, więc tu jest, no naprawdę to są bardzo, bardzo piękne rybki, piękne zwyczaje. Jedyny warunek, co lubią? Czystą wodę. Czystą wodę, tutaj wystrój widzę kamienisty, piaszczysty. W niektórych akwariach zauważyłem, nie tutaj na wystawie, ale ogólnie, że praktycznie nie mają ludzie roślin w tych akwariach. Nie są potrzebne? Proszę Państwa, to znaczy, jak pewnie tutaj też widać, jest paletki jak hodują, a więc żeby paletkę mieć kontrolę nad jej, że nie ma jakichś robaków, inne, a więc trudno jest zobaczyć, jak jest podłoże, czy to piaszczyste, czy żwirowe. Natomiast jeżeli to jest czyste podłoże, bez żadnego żwiru, piasku, no to wtedy widzimy dokładnie. I wtedy jest to bezpieczne, ze względu bezpieczeństwa, takie akwarium hodowlane, prawda, no może, no nie, no, ryba jest sama piękna, prawda, natomiast wtedy, żeby zachować tą czystość i taką nieskazitelność, no to jest najbezpieczne i czyste akwarium. Te ryby tutaj, które widzimy w akwarium, jak je można określić? Mają nazwę, czy to ogólnie się mówi Malawi? Nie, to nie Malawi, tylko Tanganika, bo Malawi to jest drugie jezioro. Natomiast te, które my wystawiamy w tym momencie, myślę, że tutaj widzę, że jest takie piękne zaangażowanie pracowników, właścicieli tej firmy i po prostu jeżeli będzie taki dobry impuls popłynie, to na przyszły rok wystawimy też Tanganikę, tylko troszeczkę inne rybki, a więc powiedzielibyśmy, my dzielimy to na ryby, które żywią się głównie roślinnym pokarmem i ryby, które już mięsnym, o tak byśmy powiedzieli. A więc mrożonkami i te właśnie, co dzisiaj wystawiamy, są to ryby z tej rodziny mięsożernych. To są, mówią, ikrzaki, które tam ikrę składają gdzieś tam na kamyku, w grocie. Postaramy się na przyszły rok wystawić ryby, które tak zwane pyszczaki i które są roślinożercami typowymi. Wcześniej wywiadu udzielał nam pański syn i mówił, że to nie jest największe akwarium tutaj za nami. Zatem największe akwarium ile ma litrów? W naszym domu największe akwarium ma 800 litrów. Dwa mamy takie akwaria po 800 litrów. Tak? Na co dzień można gdzieś obejrzeć te akwaria, czy tylko na wystawach? Na co dzień my chętnie zapraszamy po prostu, bo no, jest to tak dosyć fajne hobby, żeby tutaj i wyrabia po prostu wiedzę, trzeba zdobyć jakąś tam, prawda? Drugie, jakąś systematyczność, no tak jak powiedziałem, że te rybki jednak potrzebują wodę przede wszystkim czystą. No więc po prostu my bardzo chętnie jesteśmy otwarci, nasz dom jest otwarty i chętnie zapraszamy do tego, żeby po prostu no, propagować, bo to chodzi o to, żeby ktoś, można się zająć czymś porządnym, nie jakimiś tam innymi rzeczami, które mogą nawet szkodzić innym osobom. A tutaj po prostu, jeżeli dbamy, pielęgnujemy, systematyczność wyrabia, więc to są same cechy takie, które są pozytywne i chyba o to wszystkim nam chodzi. Bardzo dziękuję i życzę samych sukcesów. Serdecznie dziękuję.
Powiem tak, jeżeli chodzi o małe krewetki, żeby ta przeżywalność była stuprocentowa bądź bardzo duża, to trzeba je dokarmiać, bo one znajdą sobie pokarm, zarówno glony, jak i jakieś resztki pokarmów po dużych krewetkach. Natomiast żeby mieć pewność, że ta dieta będzie zbilansowana, no to trzeba po prostu to... A czym? Czy są jakieś takie gotowe? Są gotowe mieszanki.